Witajcie. Nesea pedicellata to roślina, o której kilka słów chciałbym powiedzieć. Roślina ta zwana jest też Amanią pedicellatą. W systematyce panuje pewnego rodzaju bałagan, a ja nie predestynuję do tytułu systematyka roku, więc nie będę kombinował. I podałem obydwie nazwy, pod którymi tą roślinę można spotkać. Jej pochodzenie też jest tajemnicze. Nie oznacza to, że przyleciała tu na meteorycie, ale przewertowałem źródła i okazało się, że dość swobodnie traktują one setki kilometrów odległości. Jedne mówią o tym, że ta Nesea pochodzi z Afryki Zachodniej, inne, że z Zanzibaru. Jakby nie było, to odległość od 4000 km w górę, ale jedno się przynajmniej zgadza. Afryka jest jej ojczyzną. Nesea pedicellata to roślina błotna, dorasta do metra wysokości. Akwarium nie jest dla niej najlepszym miejscem pobytu. Dlaczego? Bo generalnie nie lubi być pod wodą. Ale przecież wiele jest roślin błotnych, one też nie lubią przesiadywać pod powierzchnią. Nesea jest jeszcze bardziej kapryśna. Nie dość, że nie lubi być zanurzona, to jeszcze na jakiekolwiek zmiany składu i temperatury wody potrafi zareagować bardzo gwałtownie. Przez dłuższy czas zastanawiałem się, dlaczego posadzona w rogu akwarium Nesea ma zniszczone stożki wzrostu. Przesadzona do drugiego akwarium stożki ma normalne. Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego tak się dzieje? I dnia pewnego, czytając jakieś forum, wpadłem na zdjęcie zniszczonych stożków wzrostu. Okazało się, że nastąpiło to po płukaniu roślin w nowej, czystej wodzie. I wtedy przypomniałem sobie, że w tym miejscu, gdzie rosła u mnie Nesea, ja przecież wlewam moją kranową wodę do akwarium. Poza tym roślina ta wymaga dość solidnego oświetlenia, na pewno powyżej 0,5 W na litr, zasobnego podłoża i dobrze by było, gdyby jeszcze woda była miękka. A i tak nie daje to żadnej pewności, że Nesea pedicellata będzie się poprawnie rozwijać. Dodatkowo roślina ta zachowuje się podobnie do Heteranthery zosterifolii i nie dość, że gubi dolne liście, to jeszcze najniższe partie, tych, które pozostały, bardzo często czernieją na brzegach. Ja nie mam dla niej najlepszych warunków, co widać po łysych od dołu łodygach i tych zaczernieniach na liściach. Ale oprócz tego roślina rośnie i rozwija się dość dobrze. Nadaje się na drugi, jak i trzeci plan. Na drugi, bo ze względu na bardzo częste niedomagania dolnej części tej rośliny, warto ją często ciąć i wsadzać do podłoża szczyty. Na trzeci, bo wtedy można te dolne części rośliny przysłonić inną rośliną. Wszędzie w opisach spotykałem się z informacją, że ta roślina ma czerwoną łodygę. I pewnie tak jest, niestety nie u mnie. Najwyraźniej warunki w moich zbiornikach nie są do końca takie, jakie Nesea lubi najbardziej. Z pewnością Nesea pedicellata będzie rosła lepiej, jeśli dołożymy jej dwutlenek węgla i będziemy nawozili zbiornik. Co nie oznacza, że w akwarium z ziemią i w miarę dobrym oświetleniem nie będzie rosnąć. Ale nie oczekiwałbym jakichś super rewelacji. Są po prostu rośliny, które w niektórych zbiornikach się praktycznie nie udają. Mam nadzieję, że mój egzemplarz już na tyle przyzwyczaił się do warunków panujących w moich zbiornikach, abym mógł go w miarę swobodnie rozhodowywać i obsadzać w większej ilości. A muszę przyznać, że Nesea rozpoczęła od 60 litrów, potem przesiadła się na 240 i obecnie zasiedla powoli również 385 litrów. Nesea pedicellata to typowy łodygowiec, więc rozmnażamy go wegetatywnie poprzez podział łodygi, czyli obcinamy szczyty, które wsadzamy w podłoże. Wcześniej przycięta roślina powinna wypuścić odnogi boczne, które z czasem również można przyciąć i posadzić w podłożu. Jak powiedziałem wcześniej, roślina ta w warunkach naturalnych dorasta do 1 metra wysokości. W akwarium przeważnie dochodzi do tafli wody, czyli jest to maksymalnie 50-60 cm, ale proponuję jej tak wysoko nie puszczać właśnie ze względu na jej brzydkie dolne partie. Generalnie literatura jest dość uboga w informacji o tej roślinie. Pewnie dlatego, że nie jest to ani roślina na start zbiornika, ani też dla początkujących akwarystów. To nie znaczy, że trzeba być jakimś straszliwym znawcą akwarystyki, aby dać sobie z nią radę. Ale jak każda roślina o trochę większych wymaganiach od średnich, nie cieszy się taką popularnością wśród akwarystów. Niemniej ja lubię w cudzysłowie powalczyć sobie z różnymi gatunkami, nawet trudniejszymi, i starać się je jednak przyzwyczajać do mojej wody. Nie zawsze się udaje, ale jak się uda, to frajda nie z tej ziemi. To by było tyle o Nesei, czy też Amanii pedicellacie. Zapraszam do oglądania innych moich filmów, subskrybowania kanału i wyrażaniu w komentarzach swoich własnych spostrzeżeń z uprawy tej rośliny. I do następnego spotkania na ekranie. Dasz rów, jak mawiał pewien Mariański.